Nałęczów, wiosna, Anno Domini, 2009 Kronikarzowi naszych dni, pisarzowi, mistrzowi publicystyki historycznej i analizy politycznej, drogiemu Henrykowi Pająkowi, czytelnicy. Długo się zastanawiałem, jak zacząć to nagranie. Taka tabliczka widnieje pod popiersiem, Pana Henryka Pająka, a po pierwsze stoi tuż przy wejściu do domu. Ale może zaczniemy od innych szczegółów. Gdy dojeżdżamy do domu pana Henryka Pająka, domu, który zresztą sam wybudował, przed bramą po lewej stronie stoi piękna kapliczka, też dzieło rąk pana Henryka, Matka Boska, a pod nią jest napis: Królowo Polski. Ratuj Ojczyznę 2009. Przechodzimy obok tej kapliczki, idziemy do domu. Przed domem, na schodkach po prawej stronie to co możecie teraz zobaczyć na zdjęciu jest po pierwsze pana Henryka. Zdjęcia domu nie robiłem. Pan Henryk i jego żona przywitał nas, bo przywiózł mnie do pana Henryka jego przyjaciel, pan Tadeusz. Przywitali nas bardzo serdecznie, po czym zostaliśmy zaproszeni do stołu do obiadu. Akurat pora była taka odpowiednia. Przy obiedzie już zaczęły się rozmowy. Zamiar mój był taki, że włączę mikrofon, a właściwie dyktafon mikrofon i będę nagrywał, ale oczywiście po obiedzie. W trakcie obiadu zaczęły się już rozmowy i były jakieś takie nie nadające się do nagrywania. Po obiedzie, też uznałem, że nie będę nagrywał. Albo tematy były takie nieodpowiednie do nagrywania, albo rozmowa była zbyt intymna, dlatego nie zdecydowałem się włączyć mikrofonu. Zresztą zapraszam Was na filmy pana Mosakowskiego, które są z Panem Henrykiem. Tam pan Henryk bardzo dużo opowiada. Można się o nim dowiedzieć, od niego dowiedzieć. Tutaj przekażę Wam tak. No, przy stole nam się biesiadowało bardzo miło, bardzo sympatycznie. Wyraziłem mu ogromną wdzięczność za to, że zgodził się mnie gościć. Było mi bardzo miło go poznać. Cóż jeszcze mogę powiedzieć? Ma 87 lat, trzyma się bardzo dobrze, pisze następną książkę, zresztą to widać na biurku. Jego książki są porozkładane, tam jeszcze widać notatki, zapiski, właśnie do następnych książek, który, do których szykuje się do wydania. Z takich rzeczy interesujących i ciekawych dla, dla słuchaczy, dla czytelników, lada chwila to jest 2-3 tygodnie i będą dostępne wszystkie tomy hazarskiej dziczy, będzie można kupić. W księgarni pana Mosakowskiego księgarnia się nazywa Antykwariat. Jak widzicie, na stole są różne tytuły, te książki chyba są dostępne. Pan Tadeusz, który mnie przywiózł do pana Henryka, zamierzał robić film, bo chce zrobić dokument o panu Henryku. Warty jest tego ten człowiek bardzo ciekawa postać lecz niestety okazało się, że karta pamięci była cała już zapełniona. I widziałem, że tam coś w telefonie dłubał, coś nagrywał telefonem. Zdaje się, że nawet ja się załapałem na fragment tego nagrania. Z kolejnych ciekawych rzeczy rozmawiałem z panem Henrykiem na temat książek, jego książek, i zapytałem, czy napisał książkę o zbrodni wołyńskiej. Tak, napisał cztery. Zapytałem, którą by zgodził się dać mi do nagrania. Widzicie tutaj na zdjęciu, bo teraz umieszczam to zdjęcie książkę pod tytułem Recydywa: Ukraińska Recydywa Faszyzmu, Banderyzmu, syjonizmu. Nie wiem, czy to będzie od razu po hazarskiej dziczy, czy może zrobimy sobie krótką przerwę z hazarską dziczą, przystąpimy do książki o Mamercie Stankiewicz'u i dopiero potem nagramy ukraińską Recydywę. Słuchajcie, tutaj jeszcze jest taka prośba od pana Henryka. I pytanie: Czy ktoś z państwa ma może jego książkę? Właściwie jest tu podany jako autor yy, Cybulski, a tytuł tej książki to też jest o Wołyniu? Czerwone Noce. Jeśli tak, to prosiłbym o kontakt mailowy do mnie. Cóż dalej jeszcze powiemy? Było miło, było sympatycznie. Pan Henryk bardzo pięknie mieszka. Jak widziałem te książki leżące na, na biurku, na stole. Zawsze mi się tak cieplej na duszy robi, jak widzę tyle książek. Jeszcze szczególnie jednego autora mało tego, autora którego mam tuż obok a właśnie dwa tygodnie temu a może nawet nie całe dwa tygodnie temu miałem inne spotkanie z autorem książki. Zresztą są tutaj nagrania na moim kanale, jego książki. Tytuł książki Sereniak, którą też Wam bardzo polecam. Nagrywałem Sereniaka jako, jako ten Sereniak mówiłem i powiem szczerze, pan Antoni Baltus, który napisał tą książkę, jakoś się nie skrzywił, gdy powiedziałem, że czuje się ojcem chrzestnym Sereniaka. A wracając, wracając jeszcze do pana Pająka, na pewno będzie okazja włączenia mikrofonu, żeby posłuchać, co mówi, może zadam mu jakieś pytania. I będzie to wcale nie tak długo, trzeba będzie na to czekać. Myślę, że jakieś dwa, trzy tygodnie i będę znowu musiał odwiedzić pana Henryka. Między innymi właśnie z tą książką, Ukraińska Recydywa. Pan Henryk udostępnił mi jedyny egzemplarz, jaki ma, żebym go sobie zeskanował do nagrania. Na temat książek o Wołyniu, które napisał pan Henryk, powiedział, że wszystkie cztery książki, które napisał, mają bardzo duży ciężar gatunkowy. Po hazarskiej dziczy i po strach być Polakiem można w to uwierzyć. A, i na koniec jeszcze. A właściwie powinno być na początku, ale nie pasowało na początku. Nim z panem Tadeuszem dojechaliśmy do pana Henryka, pan Tadeusz mówi, musimy zajechać do Kowala. Bodajże jedyny kowal na całe województwo lubelskie. Czy tam, no jak zwał, tak zwał. Kuźnia piękna, przespacerowałem się, musiałem pooglądać i wybrałem sobie o taką właśnie rzecz, jak teraz oglądacie. Kowal wspaniały człowiek. Wyroby po prostu cudowne. I to chyba tyle. Więcej na pewno będzie przy następnych odwiedzinach pana Henryka. Może ja już nie będę tak, jakby to powiedzieć, zdepromowany, zawstydzony. Trochę słuchałem, co mówił pan Henryk, a rozmawiali z panem Tadeuszem o sprawach wielce ciekawych, o dokumentach, które pan Henryk zbiera do nowej książki, o ich treści. Dlatego też nie chciałem nagrywać. Uznałem, że to, póki książka się nie ukaże, to rzecz bardzo intymna i bardzo osobista. Nie wiem, może nie mam racji, a może mam. Zapytam się następnym razem. W związku z tym, że to już jak będziecie oglądali, słuchali tego, to będzie już północ, ja się za chwilę kładę spać, to powiem wszystkim miło, ciepło, dobranoc.